Polska jest takim foreign-owned country, czyli krajem pozostającym we władaniu obcego kapitału czy obcych państw. No i myśmy się odważyli powiedzieć temu stop. Pan premier odważył się powiedzieć, że odtąd Polska będzie samostanowiła o swoim losie. Ja muszę państwu przypomnieć taki dowcip z okresu PRL-u. Nie wiem, czy go pamiętacie państwo, ale to taki smutny obraz z tamtych smutnych czasów. Kiedyś funkcjonowała taka oto opowieść, że Polska i PRL wtedy i ZSRR kupiła sobie krowę. Ta krowa była wypasana na terytorium PRL-u, a była dojona w okresie na terytorium ZSRR. Dzisiaj chodzi o to, żeby krowa, która jest wypasana w Polsce, była także dojona w Polsce.